myślę, że poezję warto czytać. A to dlatego, że dzięki czytaniu, poznawaniu poezji zdobywa się różne nowe umiejętności, na przykład takie jak czytanie między wersami, czy odczytywanie czegoś, czego nie ma napisanego wprost. A to jest bardzo przydatne w kontaktach z innymi ludźmi. Czasami, gdy ktoś nie mówi wprost, a trzeba i dzięki czytaniu poezji, dzięki tym umiejętnościom, można się dowiedzieć, co on tak naprawdę miał na myśli. A czytasz jakichś konkretnych poetów, wiersze? Obecnie nie, ale wcześniej bardzo często czytałam Jasnorzewską, Pawlikowską na przykład i księdza Jana Twardowskiego.